Hej, witam was serdecznie, z tej strony Hallak. Słuchajcie, dzisiaj chcę wam pokazać czołg 9 poziomu z drzewka czechosłowackiego, czyli Skodę T50. Niedawno pokazałem 10, więc dzisiaj po kolei będziemy jechać. Dzisiaj 9, później 8, 7 i tak dalej, aż na końcu wykonam, o ile czasu starczy, wykonam bitwę tym oto dziadostwem, które wygląda jak potwór z Gwiezdnych Wojen, czyli Koluszenka. Już się nie mogę tego doczekać. Nawet może przeskoczę jakieś czołgi, żeby tylko tym zagrać. Dobra, Skoda T50, słuchajcie. Ostatnio mówiłem wam, że bardzo możliwe, iż ten czołg będzie po prostu lepszy od dziesiątki. Oczywiście nie chodzi mi o to, że w porównaniu z dziesiątką będzie lepszy. Chodzi o to, że na swoim tierze po prostu będzie lepszy. To jest teoria. Czy sprawdzi się to w praktyce? Zobaczymy. Może tak, a może absolutnie nie. Co my tu mamy? Przede wszystkim ta wieża, czyli topowanie, bardzo mi się podoba. Zobaczcie, jak wygląda wieża ta druga. Aha. Założyłem nie to działo. Dobra. Więc teraz zmienię. Zobaczcie. Ta wieża wydaje mi się naprawdę bardziej taka opływowa, bardziej zbliżona do wież radzieckich. No, troszkę dingająca, tak mi się oczywiście wydaje, ale ma ona 100 mm tylko, natomiast ta druga ma 120. Trzeba by było test jakiś zrobić, która z tych wież mniej będzie wpuszczała. Ta jest troszeczkę wyższa. Mamy do wyboru 3 armaty 100 mm. Ta pierwsza 205 penetracja, druga mamy już 230 i trzecia mamy coś takiego, czyli 248. Jakie są między nimi różnice, to chyba widać. Ostatnia jest magazynkiem. I jest celniejsza, lepiej skupia, czyli no, kurczę, jest najlepsza. Do tego ma 248 na pocisku podkalibrowym, co jest fantastyczne. Pociski goldowe 310 to są oczywiście hity, natomiast te działa. Mają pociski przeciwpancerne podstawowe, a pociski goldowe to są pociski podkalibrowe. No ale jaki jest sens, skoro zobaczcie, że tutaj mam 248 na zwykłym, to tutaj nawet na goldzie tyle nie ma. Także no, wybór jest chyba oczywisty. Topowe działo, najlepsze. Czyli montujemy sobie topowe działo. Zamontujmy sobie też trochę amunicji. Niech będzie, że 3 magazynki wezmę, jeden tego, o, wezmę 4, tak, czyli 30 zwykłych, 12 goldowych i 3 takie. Wezmę bułeczki, jak mnie podpalą, to dupa, najwyżej jeszcze raz nagram, nie pokażę tej bitwie z podpaleniem. Tutaj naprawiarka, nie mam zdefiniowanej pod spacją, jak mi zrzucą gąsienicę, to się pewnie zamotam. Pocisk goldowy, jak widać, kosztuje, moi drodzy, 4800, czyli strasznie dużo. Dobra, akceptujemy. Jakie dałem tutaj to dodatkowe wyposażenie? Mianowicie stabilizację, zawsze to biorę, jeżeli jest dostępne. Dodatkowo zgrałem to z jeszcze ulepszonym celowaniem i optykę. Zasięg widzenia jest 400 metrów plus optyka, kurczę, 440 wychodzi całkiem nieźle. Wydaje mi się, że szybko powinna skupiać. Opuszczenie tego działa to 8 stopni. Gdyby było 10, to bym powiedział, że jest absolutnie fantastycznie, no ale nie może być absolutnie fantastycznie, zawsze tam jakiś musi być łyżeczka dziegciu w beczce miodu, o ile ten czołg jest beczką miodu, bo zaraz się przekonamy. No właściwie to nie przekonamy się, ale przynajmniej jakieś tam podstawowe informacje będą. Zaleta w tym czołgu, zobaczcie, że to jest 1000 koni silnik. Przy wadze 38 ton, czyli jak na meda. Fajnie, prawda? Bardzo fajnie. Do przodu 50, mogłoby być lepiej, ale obrót mamy 42. Wieża to samo. Powinno być ciekawe. Rate of fire wyskoczyło mi, że mam 7 pocisków na minutę, czyli również nieźle. 3 pociski w magazynku, nie tak jak czołg 10 poziomu, który ma 4. Dobra,
A teraz zagrajmy sobie. Przede wszystkim sprawdzimy, jak to szybko jeździ. Mam nadzieję, że tu mnie wyrzuci. Mogą być problemy, bo to pierwsza bitwa. Pierwsza bitwa, jak wiecie, jest zawsze losowana na topie. Ale już mnie wylosowało, fajnie. Mapka stepy, czyli naprawdę super. Teraz tylko jeszcze kwestia tego, z której strony. 20 sekund chyba jest ładowanie tego magazynka. Skupianie jest szybkie, 0,35. Celność była, z tego co pamiętam, czyli jest nieźle. Czy ja coś wysyłam i to mi będzie lagowało? Chyba nie, mam nadzieję, że nie. No bo jeszcze się bitwa... No, jestem, dobra. Jest to z tej strony. Wiecie co? Najpierw podjadę na lewo. Być może uda mi się na przejściu, na przejeździe wsadzić magazynek komuś. Zaraz zobaczymy. Także tutaj zazwyczaj się powinno jechać w drugą stronę. Nie wiem, czy ja mam ten topowy silnik. Chyba mam. Zobaczcie, jak tam dojadę, to powinienem już być przeładowany. I być może, nie mówię, że na pewno to się zdarzy, ale być może uda mi się wsadzić ten magazynek w czołgi, które będą chciały przejechać. No zobaczymy. Oczywiście Batrzat może mi pieprznąć. Jak mi Batrzat pieprznie, to bitwy nie pokaże, nie ma mowy. T-54 chyba ma ten sam pomysł. Dobra, T-49 jedzie tu. I teraz tylko czy czołg jakiś będzie chciał przejechać. No tak niemrawo, T-50 widzicie, mogło być troszeczkę lepiej, prawda? Coś jest, jest lorka. Czy ty coś chcesz ode mnie? Oj, oj, oj. Pięknie to zrobiłaś. Dobra. Nie wiem, czy to widzieliście, ale gościu mnie staranował. Chyba zgłupiał. Dobra. Jest rozwalone. Och, kurczę, widzicie, co się dzieje? Aj, kurde, zablokował mnie gościu. Okej, wycofam się, żeby babok mi nie rąbnął. Połowę hapsa straciłem. No trudno. Co tam jest? Jak Tiger? Kawu piąteczka, no... Chodzi mi po głowie kawu piąteczka, pewnie się pojawi. Co tam jest? CDC? O, niestety przyjąłem zupełnie niepotrzebnie to. Tego WZ-a. Jest kawu piątka cały czas. Tu ciężki czołg jakiś by się przydał. Mam dwa pociski. To nie jest zbyt fajnie. Jak się wnerwię, to tam przeskoczę. No, 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 kurka, nie zasłaniaj! Dobra, przeładuję się. Jeżeli coś z tego ma wyjść, o, teraz, kurde. Jak tłuką tą kawu piątkę, no? No nie mogą ich tam, no, nareszcie. Dobra, teraz spróbuję spotnąć tego CDC-ka, który tutaj jedzie. Dobrze. Mam dwa pociski jeszcze. Czy tu będę coś mógł wyspotować? Jest, 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 jest. Są chłopaki. Dobra, atakujemy. Czy co z tamtej strony? Z tamtej strony jest ok. Przeładuje się. 19 sekund. Dobra, 11. Kurka, jedzie gościu środkiem. 94. Kurde, nie trafiłem, widzieliście to? Znowu nie trafiłem. Co to jest? Niestety wykończył go. No ja mam 9 sekund. Jedzie po Artę. Kurczę, nie dam rady jej obronić.
ucieknie mi. Jest tu jak Tiger. Jedzie do jak Tigera kurka i będzie go tłukł. Ale mu babok przydzwonił. Dobra. Ciebie już nie ma. Się chłopak zapędził tutaj. Muszę się przeła... Cała ta flanka padła? Dobra, to ja teraz zamarkuję, że jadę w tą stronę. Muszę się przeładować, inaczej będzie lipa. Dobra, i jednak pojadę tu. Ale... O, WZ-ka! Mam wsparcie, mam. No, spotuję ci, gościu. Wow! Dobra. Załatwiliśmy, załatwiliśmy. No, dawaj go! No kurka, dawaj go tym T-49! No! Kurde, ja tu zawału serca, chłopaki, przez was dostanę, no. Co tam jest? Z drugiej strony są czołgi. Bardzo mnie ciekawi, gdzie jest ten jak Tiger. Mam 400 HP, no. Pff. Szału nie ma. Ale przeskoki. Czy tu dostanę gonga? Nie. Jest, gościu. Muszę je 800 hapsa, ła. Muszę tutaj pojechać, bo inaczej będzie klops. Czy uda mi się? Czy wydra? Wygra. Dobra. Niepotrzebnie tym jak Tigerkiem się wynurzyłeś, kolego przesympatyczny. Spróbuję z baboka teraz nie wyłapać. To są dziadygi. Dobra, słuchajcie, jadę z tamtej strony, bo mam nadzieję, że mnie się nie spodziewają z tamtej strony. Czołg wydaje się dosyć operatywny. Powiem wam, że te trzy pestki... Kurka, Pershing jest tam. Mamy baboka? Mamy. Powiem wam, że te trzy pestki... robią robotę. No jak widzicie, jeżeli czołg ma mniej niż 1000 hapsa, to spokojnie można wyjechać, przyjąć jeden strzał. Mam nadzieję tylko, że tutaj nie będzie bliskiego spotkania. Ten jak Tiger się trochę wysforował do przodu, kurczę, no. Nie wiem, ile on ma hapsa. No najwyżej, jak tu wyjadę na niego, to będzie klops. Pershinga nie ma. Gdzie on może być? Coś czuję, że gong poleci w hallakczysko. Jak Tiger ma tyle hapsa, że ja chyba wolałbym... O, nasz ma 1600, jest elegancja, Francja. Czyli go załatwi. Dobra, zobaczymy. Ja jadę po baboka, bo to nie ma sensu. Jesteś! Mój ty fantastyczny baboże! No dawaj ty, T-49, już go tłucz w dupeczkę. Pu! Koniec! To jest debeściak, Hallaczysko i jego team. Tak jest, tak ma być, kurka, taka gra. Pierwsza bitwa, słuchajcie, całkiem niezła wyszła. Udało się ładnie tutaj zrobić, aczkolwiek zobaczcie, że
Nie było tak źle, a i tak na M-kę nie starczyło, czyli tu chłopaki wykręcają całkiem przyzwoite wyniki tym czołgiem. No, dziewiąteczka. Proszę bardzo. 4172. To jest całkiem, całkiem. 5 fragów. Jak z kasiorą, bo to ważne. Amunicja 21 tysięcy, bo strzeliłem 19 razy. Reperarka 14 i bez konta premium wychodzę 4669. Udało się tutaj wygrać. Jak Tiger też zrobił robotę. No i ten gość T49, który prawie o zawał serca mnie tutaj też całkiem nieźle pomógł. No po jednej bitwie ciężko oczywiście o werdykt jakiś, ale powiem wam, że czołg jest ciekawy. Ze względu na te trzy pociski właśnie czołg jest ciekawy. Ja coś takiego lubię, żeby jakaś zaleta była. No nie ma tutaj jakiegoś, nie wiem, opuszczania super, pancerza super, wieży super, nie ma czegoś takiego. No ale Hapsa jest 1650, więc jeżeli będziemy tylko grali w ten sposób, takie pojedynki, tak jak tu były mniej więcej jeden na jeden, że wyjeżdżamy, gonga przyjmujemy, ale za to za 1000 coś wsadzamy, no to super, prawda? Także o dziwo czołgi są dosyć ciekawe jak na razie. I po tym pierwszym kontakcie powiem, że chyba jednak no, ta dziewiątka na, wśród innych dziewiątek jest lepsza niż dziesiątka tamta wśród innych dziesiątek. No i takim zawiłym sformułowaniem kończę ten mój przydługi wywód. Żegnam się z wami i do usłyszenia.